Cześć, mówi Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną wariacją na temat wampirzego makijażu, ale myślę, że będzie ciekawie, bo chcę wykorzystać jeden trik, jeden rodzaj makijażu, który widziałam ostatnio na TikToku. Niestety Wam nie podlinkuję, bo widziałam kilka różnych tego typu makijaży. Myślę, że można powiedzieć, że to taki trend. Także jeśli chcecie zobaczyć kolejną wersję i urozmaiconą wersję wampirzego czerwonego makijażu, to zapraszam do oglądania. Tym razem znowu zacznę od bazy w sprayu. Jest to Makeup Academy Magic Water. Mgiełka rozświetlająca 3 w jednym. Jest ona taka lekko różowa, ale generalnie ma taki lekki połysk, ponieważ będę używać zupełnie matowego podkładu. To myślę, że fajnie rozświetli nam skórę pod spodem. Jako podkładu użyję dzisiaj Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation w kolorze 0. To jest teoretycznie mikser do podkładu, ale ostatnio miałam sporo zapytań o bardzo jasne podkłady, białe podkłady drogeryjne, także pokażę Wam, przypomnę, bo już go pokazywałam na kanale, ale przypomnę, jak działa właśnie ten podkład. On nie jest idealny dla mnie, ale da się nim zrobić tak, żeby działał. I standardowo najpierw go rozprowadzę pędzlem flat topem, a potem jeszcze będę doklepywać gąbką. Jest to sposób, który przy mojej skórze, przy mojej cerze sprawdza się najlepiej, ponieważ ja mam trochę rozszerzonych porów, trochę niedoskonałości i mam wrażenie, że taka metoda właśnie łączona działa najlepiej z tą cerą. Także nakładam dosyć obficie. Podkład on ma taki Dove Applicator, się to nazywa. Kopytko chyba się tłumaczy. On nie jest bardzo kryjący wbrew nazwie, ten biały. Ja miałam również taki w kolorze skóry. Był bardzo fajny ten biały. No nie jest idealny, ale jest to drogeryjny biały podkład. Także sami zobaczycie zresztą, jak będzie działał. Oczywiście biały podkład należy nałożyć nie tylko na twarz, ale również na wszystkie wystające nam części ciała, czyli takie jak na przykład dekolt. Podkład jest dosyć zastygający. Moim głównym zastrzeżeniem do tego podkładu jest to, że on w pierwszej chwili wygląda całkiem fajnie, ale potem potrafią się robić dziury w makijażu, jak cera pod nim zacznie pracować. I to jest chyba w sumie moje główne zastrzeżenie do tego podkładu. Jako korektora użyję niezawodnego KVD Locket w kolorze białym. Ostatnio ktoś mi mówił, że już nie jest dostępny. Jeśli już nie jest dostępny, to będę bardzo płakać, bo jest to mój ulubiony korektor. Kładę go od razu również na powieki, bo posłuży mi jako baza pod cienie. Teraz wszystko utrwalę pudrem. Używam, tak jak w poprzednich filmach, Vichy Derma Blend. Jest to podkład sypki, trochę bielący, także w sam raz się nada. Jeśli w ogóle wyglądam jakoś nie bardzo dzisiaj, to dlatego, że nagrywam to tuż po chorobie mojej. Także nie wiem, kiedy zmontuję ten film i go wypuszczę. Ale po prostu jestem jeszcze chora. Dlatego mogę wyglądać dzisiaj nie idealnie. Matte Lashes do konturowania, czyli paleta cieni matowych, cielistych od czego to jest? Od Paese. Standardowo użyjemy tych dwóch cieni, tutaj zimnych. To jest mój taki standard do konturowania, jak ostatnio zauważyliście pewnie. On się sprawdza zarówno przy cielistych, jak i przy białych makijażach.
także bardzo lubię. Zaczynam od tego jaśniejszego cienia. W ogóle to skończyłam moje zabiegi na twarz. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale robiłam zabiegi no takie powiedzmy ujędrniające, nieinwazyjny lifting tak zwany, tutaj na linię żuchwy, mam nadzieję, że trochę to widać. Biorę mniejszy pędzelek i biorę ciemniejszy cień. Pamiętajcie przy konturowaniu, żeby nie robić go za nisko, bo to postarza i nie, żeby nie wyjeżdżać za bardzo na twarz. Resztką tego, tą, którą mam na pędzelku, jeszcze przecieram troszkę nos, bardzo delikatnie. No dobra, i szybkie konturowanie za nami. Przechodzimy do brwi. W brwiach też nic się nie zmienia, dalej mam włosy takie jak wcześniej, także znowu robimy czarne z czerwonym. Zaczynam od części czerwonej, próbowałam sobie podfarbować brwi troszeczkę na czerwono, w ogóle mi nie chwyciły, także mam pofarbowane w tej chwili przyczernioną tą część tutaj. Tą próbowałam trochę podczerwienić, ale niewiele z tego wyszło, także ale przynajmniej nie jest tak czarna ta końcówka, więc trochę lepiej będzie wyglądać to czerwień. Chyba ok. Średnio coś widzę przez te soczewki. Generalnie jestem ślepa, bo ostatnio cały tydzień siedzenia i chorowania spędziłam w okularach czytając książki, więc teraz już w ogóle nic nie widzę. Żadna nowość. Mam nadzieję, że jest w miarę równo. Przechodzimy do cieni. Jeśli chodzi o cienie, chciałam dzisiaj wrócić do palet, których dawno nie było na kanale. I pierwszą z nich jest I Heart Revolution. To jest paleta z serii tych, co były Syrenki, Smoki i Jednorożce. To jest paleta Smocza. I nią zaczniemy, ale ponieważ tu nie ma takich ciemnych bordo-czerwieni, jakie chciałabym użyć, to użyję jeszcze dwóch palet. Wet n Wild, Coloricon, Eyeshadow Quad z serii Rebel Rose. Ona była... robiłam recenzję jakiś czas temu na kanale, dość dawno, nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek jeszcze je dostaniecie. No i to są takie kłady, gdzie mamy czwórki. Pierwsza to jest Bed of Roses, gdzie mamy fiolet i bordo. Te fiolety i bordo bardzo mi się przydawały, jak miałam jeszcze fioletowe końcówki włosów, bo używałam właśnie tego fioletu do brwi. Druga paleta nazywa się House of Thorns i wygląda w ten sposób. I oczywiście skupimy się na czerwieniach z tych palet. Tutaj mamy też czerń, także większość makijażu wykonamy tymi paletami. Ale ponieważ tam nie ma jasnych cieni za bardzo w tych paletach, to te jaśniejsze sięgniemy do tej palety. Także tutaj nie ma nazw kolorów, więc zaczniemy od tego beżu. Wezmę jakiś puchaty pędzelek i standardowo dam ten beż na powieki, tam gdzie będę blendować cienie, żeby mieć taką bazę do blendowania. Ta paleta nie jest jakaś rewelacyjna. Jakby pigment jest, ale pigment jest w dużej mierze dlatego, że te cienie są bardzo delikatnie sprasowane, więc jak tylko wsadzicie tam pędzel, to od razu nabierzecie mnóstwo cienia na paletę. Paleta się też potwornie sypie, także coś za coś, że tak powiem. To jest zresztą standardowy sposób w takich tańszych paletach, żeby było wrażenie, że jest dużo pigmentu, to one są dosyć luźno sprasowane i wtedy dużo się tego cienia po prostu nabiera naraz i nakładacie na oko i jest dużo, dużo koloru. No. Znaczy inna sprawa, że jak jest też dużo pigmentu, a ten jakby skład cienia nie jest jakiś rewelacyjny,
to te cienie po prostu bardzo często się sypią, co widzieliśmy w palecie Kat Von D, gdzie jest bardzo dobry pigment, ale jest, no strasznie się cienie sypią, to ze względu na właśnie skład i zawartość pigmentu. Widzicie, dramatycznie się sypie ta paleta, ale trudno. Ten beż nakładam również pod oko. Jego jakoś bardzo nie widać, no bo on jest tylko takim cieniem bazowym do rozcierania reszty. Przechodzę teraz do cienia tego tutaj. On jest taki... W tej palecie te cienie matowe w ogóle są takie leciutko satynowe wszystkie. No ale rozumiem, że miał być w miarę matowy, więc przechodzę do tego cienia. I też tak, no już też tym dużym pędzlem nakładam pierwszą warstwę czerwieni. Cień nakładam w załamaniu powieki, potem blenduję do środka, a następnie blenduję to w górę. Jeśli nałożycie za dużo cienia od razu zbyt wysoko, no to Wam to blendowanie wyjdzie za wysoko. Ten sam cień nakładam też na dolną powiekę, ponieważ mam w planach taki specyficzny makijaż, to dość nisko zejdę tym czerwonym cieniem i pojadę daleko na skroń. Łączę to z górą oczywiście, żeby wszystko było tutaj ładnie rozblendowane. I przechodzę do mniejszego pędzelka, okrągłego. I do palety House of Thorns. Biorę taki ładny bordowy odcień. Przechodzę do już takiego konturowania oka standardowego. Przechodzę do jeszcze ciemniejszego bordo z palety Bed of Roses. Tutaj mamy takie bardzo zimne i bardzo ciemne bordo. Pogłębiam jeszcze załamanie powieki. Zwłaszcza tutaj w zewnętrznym kąciku. No, i mniejszym pędzelkiem jeszcze przejadę po dolnej powiece też tym ciemniejszym bordo. I tym samym mniejszym pędzelkiem jeszcze użyję czerni, czyli wracam do palety House of Thorns i w samym zewnętrzny kącik nałożę trochę czerni. Na ruchomą powiekę nałożę błyszczący cień bordowy z palety Dragon Heart. Jest to taki bardzo ładny odcień tutaj i nałożę go palcem. Lekko strzepnę jakikolwiek osyp, jaki mam. Jeszcze wewnętrzny kącik nałożę odrobinę rozświetlacza, który zresztą będę potem nakładać też na całą, znaczy będę rozświetlać też twarz. Jest to Ghost Lights, czyli biało-różowy highlighter, który mam od chyba z 5 lat. Szybkie produkty się nie starzeją za bardzo, niczym to nie przeszkadza. No i na tym etapie mogłabym narysować kreski i bylibyśmy w domu.
ale ponieważ chcę być dzisiaj ekstra, spróbujemy czegoś innego, zobaczymy, czy mi w ogóle wyjdzie. Więc zaczynamy od obrysowania standardowego górnej powieki. Ja używam eyelinera Essence. I teraz przechodzę do clou programu, ponieważ chciałam dzisiaj zrobić takie dolne kreski w kształcie trochę skrzydeł nietoperza. Nigdy tego nie robiłam, więc zobaczymy, jak mi wyjdzie. Jako jakąś tam inspirację luźną zdjęcie od Nataszy Rosińskiej Mła. Tak wygląda to zdjęcie, ale oczywiście ja tylko bardzo luźno tutaj będę się tym inspirować. Ale najpierw jeszcze zrobię tą kreskę w wewnętrznym kąciku. Jak wiecie, rzadko robię graficzne kreski, ponieważ precyzją nie grzeszę, ale dzisiaj próbujemy. I spróbuję narysować ten kształt, taki nietoperzy. I tym razem przypilnuję, żebyście dobrze widzieli. Mamy taki kształt. Nawet całkiem spoko. To teraz ta trudniejsza część. Próbujemy to powtórzyć na drugim oku i to już będzie masakra. Weźmy teraz drugi eyeliner, doprecyzuję, spróbuję to trochę wyrównać. Okej, równiej chyba nie będzie. Jest nierówno, ale trudno. Jak wiecie, ja się tym nie przejmuję za bardzo. Myślę, że jest to ciekawa propozycja. Tuszuję rzęsy. Do takiego makijażu oczywiście możecie dokleić sztuczne, będzie to fajnie wyglądać. Albo zostawić swoje, ale wtedy musi raczej grubo je wytuszować, żeby ta górna powieka trochę zrównoważyła tą dolną. Oczywiście możecie też delikatnie wtłoczyć we wzorek czarny cień. Wtedy ten makijaż oczywiście będzie bardziej trwały i ta czerń bardziej jednolita. Ja tutaj mam w kilku miejscach. Jeśli chodzi o usta, to sięgniemy po klasykę. Czarna kredka, czerwona szminka, czyli coś bardziej klasycznego w makijażu gotyckim. Ja mam tutaj taki fajny patent na to, żeby to nie było takie strasznie wyrysowana czerń i w środku czerwone. Ponieważ oczywiście najpierw wyrysowuję usta czarną kredką, kredka nie jest istotna, używam jakiejś tam do oczu. Już jesteśmy w takim momencie, kiedy da się kupić również czarną konturówkę do ust. I potem jak już wyrysuję kształt, który jest ok, to robię takie drobne kreseczki.
I dopiero na tak przygotowaną bazę nakładam pomadkę. Pomadkę używam Maybelline Superstay Matte Ink w kolorze 20 Pionier. I samo się blenduje i wszystko wygląda spoko. Na koniec jeszcze używam trochę highlighta na policzki. Dodam jeszcze odrobinę białego, to jest Make Up Revolution Platinum Bar. I właściwie mamy skończony look. Oczywiście do takiego looku bardzo dobrze pasują kły, także sobie je teraz założę. Myślę, że to jest ciekawa propozycja. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Staram się ostatnio wymyślać dla Was coś nowego w tym makijażu, żeby nie było tak fułko, wiecie, ten sam look. Także mam nadzieję, że taki look Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, zostawcie szpony w górę, zostawcie mi komentarze z może pomysłami na kolejne looki i widzimy się w następnym filmie. A teraz dzięki za oglądanie i zaraz Wam dam jakieś przybitki, jak się pindrze w slow motion. Także do zobaczenia w następnym filmie.